Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza. No dzisiaj nagrywam taki, muszę powiedzieć, że smutny film, aczkolwiek myślę, że bardzo ciekawy i który wam wiele ciekawego, z którego wiele ciekawych rzeczy dowiecie się. A mianowicie chodzi tutaj o oszustwa na Roberta Lewandowskiego. Bardzo tak naprawdę nieprzyjemna sprawa, nieciekawa, aczkolwiek muszę to nagrać filmik, ponieważ dostaję od was bardzo dużo informacji. Od razu powiem, że Robert Lewandowski nie ma tutaj nic z tym wspólnego, natomiast chodzi tutaj o oszustów i złodziei, którzy wykorzystują naszą naiwność, naszą po prostu kibiców i także naszą po prostu miłość do futbolu i podszywają się tutaj pod Roberta, podszywają się po prostu pod akcje z nim związane, jakieś konkursy, działy, jakieś po prostu akcje charytatywne. W każdym razie chodzi o to po prostu, żeby wyciągnąć od nas kibiców pieniądze, podszywając się tak naprawdę pod Roberta. Na czym to polega, jak to wszystko wygląda? Od razu wam powiem na przykładach. Po pierwsze, swego czasu była taka akcja, że na internecie założono tutaj konto oficjalne, czy fanpage Roberta Lewandowskiego i ten fanpage, na tym fanpage'u była informacja, że Robert Lewandowski przekazuje Audi tam RS7 jakieś, które dostał od Bayernu Monachium. Wiadomo, że Bayern Monachium ma sponsora, tak jak Real Madryt, którym jest Audi, i piłkarze mogą sobie wybrać, jaki chcą model samochodu. No a wiadomo, że Robert Lewandowski ma dużo tych samochodów, więc tam wybrał sobie jakiś model samochodu. Natomiast tutaj sprytni złodzieje, oszuści stworzyli właśnie fanpage'a, na którym informują, że Robert Lewandowski już ma dużo samochodów, w nagrodę, że jesteście takimi fajnymi fanami, chcę wam przekazać ten po prostu to Audi, natomiast warunki konkursu są takie, że musicie się tam zgłosić, polubić jakiegoś fanpage'a, tak, czy jakiś post, no to jest okej, to rozumiemy, tak, takie konkursy wiele osób organizuje, natomiast oszustwem już jest dalej to, że tacy organizatorzy, czy też, no powiedzmy sobie wprost, tak, złodzieje, każą po prostu wpłacić tutaj 200 zł na przykład na konto, podając numer konta, celem tak naprawdę potwierdzenia danych osobowych, tak, czyli że na przykład my głosujemy, czy bierzemy jakiś udział w jakimś konkursie, jesteśmy osobami wiarygodnymi, mamy wpłacić 200 zł na jakieś konto, oczywiście konto oszustów, złodziei, w takim celu, żeby po prostu potwierdzić naszą wiarygodność, tak, i mówi się, że tam konkurs potrwa do jakiegoś tam czasu, x czasu, na przykład 3 miesiące, na końcu zostanie wylosowana osoba, natomiast reszta osób otrzyma zwrot pieniędzy. No to tak, po pierwsze to trzeba brać pod uwagę, że podejrzany już jest sam fakt, że trzeba wpłacać gdzieś pieniądze, bo jeżeli nawet by był jakiś konkurs, to pewnie był konkurs po prostu, że polubić tylko po prostu fanpage'a, tak, czy polubić jakiś post. Druga kwestia to jest podejrzane to, że trzeba wpłacić pieniądze i to jeszcze taką ogromną sumę, tak, 100 czy 200 zł. Takie potwierdzenia jakby wpłaty pieniędzy na konto są znane, tak, i takie rzeczy robią nawet największe firmy na świecie, natomiast są to jakieś groszowe tak naprawdę sprawy, tam czasami chodzi po prostu o złotówkę czy o inną kwotę, żeby potwierdzić tak naprawdę, że my to jesteśmy my, tak, że na przykład numer konta bankowego, który my posiadamy, to należy rzeczywiście do nas, ta firma chce, żeby potwierdzić, także absolutnie są to oszuści. W ogóle co ma tak naprawdę piernik do wiatraka, takie potwierdzenia wpłaty na przykład jakiejś drobnej kwoty na konto dotyczą się jakichś przelewów, tak, żebyśmy potwierdzili, że my na przykład Jan Kowalski jest właścicielem tego i tego konta, tak, w banku X i tak dalej, to rzeczywiście robi się na przykład czasami przelew na złotówkę czy na 2 złote, jest to symboliczna kwota w celu potwierdzenia, ale to bardzo się rzadko zdarza i to nie ma nic wspólnego z konkursami, czyli to już jest jakby pierwsze oszustwo. No i oczywiście ludzie po prostu, wiecie, no pół biedy, jeżeli każdy jest na tyle świadomy i tak dalej, nie wpłaca takich pieniędzy, tak, ale istnieje jednak naprawdę dużo dzieciaków, czy jakichś małych po prostu kibiców, którzy zapatrzeni są w Roberta Lewandowskiego, gdzieś tam mają oszczędności, lecą na pocztę, wpłacają po prostu pieniądze z myślą o tym, że po prostu wygrają samochód, także to jest oszustwo, na to uważajcie, nie bierzcie w tym udziału. Druga kwestia to jest taka, że Robert Lewandowski sam praktycznie powiedział w jednym z wywiadów, to Robert powiedział, nie ma dnia, żeby do jego klubu nie przychodził ktoś, kto się podszywa pod jego rodzinę, pod członków jego rodziny z prośbą o pomoc.
tak powiedział sam Robert Lewandowski, tak, że nie ma dnia, nie ma po prostu dnia, żeby do klubu piłkarskiego, czyli w którym gra, czyli Bayernu Monachium, ktoś przychodzi, podaje się za dalszą rodzinę, odległą, jakiegoś wujka, ciotkę, mówi, że jest biedny, że potrzebuje ciuchy i tak dalej. No i to też są po prostu oszuści, tak? Ci oszuści mogą bazować w Polsce, mogą się powoływać tak naprawdę na Roberta. Trzeba też na dobrą sprawę pamiętać, że tych oszustw tak naprawdę będzie plaga, tak, do mundialu, z tego względu, że popularność tutaj piłkarzy, a zwłaszcza Roberta Lewandowskiego, będzie rosła i naprawdę będzie mnóstwo, ale to mnóstwo po prostu oszustów, którzy będą żerować na naszej naiwności, a na pozycji tak naprawdę i zaufaniu społecznym, jakie mamy do Roberta Lewandowskiego. Kolejną kwestią to jest taka, że wiele tutaj na przykład akcji charytatywnych zaprasza do udziału tutaj Roberta Lewandowskiego, nie? Oczywiście wielu piłkarzy robi ten sposób, że wpłaca pieniądze, nawet nie informuje, tak? Czy anonimowo wpłacają pieniądze, w ogóle wiele znanych osób tak robi. Natomiast są takie po prostu jakieś fundacje czy stowarzyszenia, takie są po prostu głosy, nie chcę tutaj mówić konkretnie, że na przykład biorą jakąś koszulkę zwykłą tutaj, zwykłą Roberta, kupują w sklepie Bayernu, tak, za 200 zł czy ileś, następnie robią fałszywy autograf i mówią, że ta koszulka została podpisana przez Roberta Lewandowskiego, bo jeszcze gorzej, tak, ubrudzą błotem jakimś, tak, trawą, i powiedzą, że ta koszulka pochodzi z jakiegoś tam meczu pamiętnego, na przykład Bayern kontra Borussia, jest wystawiana na sprzedaż przez fundację, tak. Oczywiście, jeżeli na przykład taka koszulka jest wystawiana i ona ma jakiś tam, no nie chcę mówić, że potwierdzenie autentyczności, no bo to tak brzmi, jakby to był jakiś obraz, tak? Ale na przykład jakiś podpis, tak, czy jakieś zdjęcie, że Robert przekazuje tą koszulkę, to rzeczywiście można po prostu mieć jakieś zaufanie, tak, do tego, że ta koszulka, czy jakieś korki, czy jakiś gadżet związany po prostu z Robertem rzeczywiście trafi od niego, a nie jest kupiony po prostu w sklepie i sprzedawany fałszywie, tak, że to są jakieś buty, tak, które Robert, w których grał Robert na przykład w finale Ligi Mistrzów, albo w jakimś tam po prostu meczu i tak dalej, także na to trzeba uważać. Inna kwestia to jest taka, że niektóre po prostu jakby tutaj fundacje czy stowarzyszenia powołują się, tak, że Robert bierze po prostu udział w tej akcji charytatywnej, a Robert nawet o tym nie wie. Bardzo dużo jest tak naprawdę tych oszustw, ja tutaj tylko przedstawiłem tylko kilka, jeżeli wiecie, napiszcie po prostu w komentarzach, żeby inne osoby wiedziały o tym. Dobrze by było, gdybyście zostawili łapkę do góry pod tym filmikiem, nie dla mnie, ale jakby dla zasięgu, żeby inne osoby zobaczyły, żeby się nie dały po prostu oszukać na jakieś fałszywe akcje charytatywne, na jakieś po prostu oszustwa, podawanie się i tak dalej. Tutaj pod Roberta, wiadomo, że Robert odniósł sukces, wszyscy go znamy w Polsce, cenimy, szanujemy, natomiast jest bardzo duża grupa osób tutaj nieuczciwych, którzy żerują, tak, żerują po prostu na tym, żeby po prostu zarobić na jego wizerunku, co jest po prostu chore, tak, co jest chore, zwłaszcza, że często po prostu tutaj ofiarami padają jacyś młodzi kibice, dzieciaki i tak dalej, którzy zbierają sobie, ciułają jakieś drobne pieniądze do skarbonki, później idą, wpłacają na konto, bo chcą na przykład wygrać jakąś koszulkę, czy chcą po prostu zdobyć autograf, tak, Roberta Lewandowskiego. Także tych oszustów jest mnóstwo, trzeba uważać. Robert, gdyby nawet organizował tutaj jakiś konkurs, na przykład, w którym coś można wygrać, to przede wszystkim organizowałby to przez swój oficjalny fanpage, nie tworzyłby jakiegoś dodatkowego fanpage'u, on tam ma bodajże na fanpage'u kilka milionów ludzi. Poza tym Robert sam tego nie prowadzi, fanpage'a, tak, czy mediów społecznościowych, bo ma od tego osobę, która się tym zajmuje, podobnie jak Kuba Błaszczykowski, i najczęściej, gdyby to był konkurs, to by był w ten sposób, że podaję przykład, tak, nie reklamuję tutaj, że Huawei jest marka, tak, czyli na przykład konkurs byłby taki, że Robert by zachęcał do konkursu jakiegoś, natomiast Huawei by organizował, po stronie Huawei by była organizacja tego konkursu, zebranie głosów i wysyłka, tak, a nie, że Robert mówi, no słuchajcie, tam teraz organizuję konkurs, oddaję swoje Audi RS7, bo już mam tyle samochodu, wystarczy tam wpłacić tylko 200 zł celem potwierdzenia na konto, tak, także to są oszuści, nie dajcie się takie rzeczy wyrobić, a mówię, im bliżej będzie mundialu, tym więcej będzie po prostu tych oszustów, będą także oszusta związane po prostu z biletami, ale o tym w innym odcinku, jak chcecie, to mogę nagrać go, jeszcze w krótkim czasie rzucić, jak tutaj będą oszukiwać strony internetowe i pośrednicy na temat, na właśnie w związku z biletami na mundial, także to jest tak naprawdę wielowątkowa sprawa, no przykre, to na pewno przykre, tak, że ludzie żerują po prostu tutaj
na naszej naiwności, no my nie jesteśmy też w stanie wszystkich zweryfikować, tak, rzeczy, to czasami rzeczywiście jacyś piłkarze robią jakieś konkursy, organizują akcje i tak dalej, natomiast my nie jesteśmy w stanie, po prostu nie jesteśmy policją internetową, żebyśmy byli w stanie wszystko weryfikować, tak, wszystko weryfikować. Wiadomo, że jak są to na przykład takie duże akcje, po prostu kampanie społeczne, tak, które pomagają, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to można tam mieć gwarancję, tak, że to są rzeczy rzeczywiście oryginalne, nie są gdzieś sfałszowane, czy po prostu gdzie tam ktoś sobie zrobił podpis sam od siebie Roberta i sprzedaje to jako koszulkę oryginalną z autogram. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry. Tak jak mówię, pod tym filmikiem dla zasięgu, dzięki temu ten filmik dotrze do większej grupy odbiorców. Może więcej osób po prostu szczerze się przed tym oszustwem, no chamskim po prostu, tak powiedzmy sobie szczerze. To wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.